Dzień dobry, Katarzyna Karaśkiewicz. W dzisiejszych informacjach relacja z minionej sesji Rady Powiatu, bieg Wagarowicza, czyli pierwszy dzień wiosny, a na koniec podziękowania od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kolejne spotkanie radnych powiatowych w trwającej kadencji samorządowej. W auli Starostwa Powiatowego spotkali się rajcy, by omówić bieżące sprawy powiatu płockiego. To była dobra sesja dla mieszkańców powiatu. Marcowa sesja rajców miała co najmniej kilka powodów, dla których zainteresować nią powinni się mieszkańcy powiatu płockiego. W porządku obrad sesji znalazły się bowiem m.in. sprawozdania z działalności organizacji pozarządowych, pokazujące, w jaki sposób działają one na rzecz mieszkańców. Na dzisiejszej sesji przyjmujemy szereg sprawozdań z realizacji różnego rodzaju działań, które miały miejsce w roku minionym. To jest sprawozdanie z realizacji strategii rozwoju powiatu płockiego, z realizacji działań społecznych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, również sprawozdania dotyczące działalności i współpracy z organizacjami pozarządowymi, czyli no, bardzo szeroki zakres tego, co powiat na rzecz naszych mieszkańców, instytucji, organizacji robi. Mieliśmy to omawiane na wszystkich komisjach, sprawozdania są bardzo obszerne, bo dużo tych działań było, dużo aktywności, więc to jest jedna rzecz. To jednak nie wszystko. Kolejnymi ważnymi punktami były te dotyczące bezpośrednio mieszkańców. Są pieniądze dla osób niepełnosprawnych. Dzielimy też pieniądze na wsparcie osób niepełnosprawnych, czyli fundusze pochodzące z PFRON-u. I tutaj już po dzisiejszej sesji będą ci, którzy kwalifikują się do tego wsparcia, mogli składać do nas wnioski o remonty na przykład swoich łazienek, wejść do domów, mieszkań, które dostosują do swoich różnego rodzaju niepełnosprawności, ale też będą mogli kupować sprzęt niezbędny do tego, żeby im ułatwiał funkcjonowanie w codzienności, w życiu. Więc różnego rodzaju rzeczy, które, ale też i takie bieżące sprawy korekujące budżet, pozwalające na przykład lepiej zarabiać niektórym pracownikom w jednostkach, ponieważ jakby tu też jest jednym z naszych celów na ten rok, podniesienie wynagrodzeń w poszczególnych obszarach naszej działalności, więc dużo dobrego. Kolejna sesja Rady Powiatu już za miesiąc. Organizowany jest w pierwszy dzień wiosny cyklicznie od lat. Mowa o biegu Wagarowicza, który ponownie zorganizowano na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Płocku. Dzień Wagarowicza na Sportowo to cel corocznego cyklicznego biegu, który z okazji pierwszego dnia wiosny organizowany jest w szkole przy ulicy Piaska. To już tradycja, która ku pełnej aprobacie uczniów jest i będzie kultywowana. Bieg organizujemy od 1991 roku. No i jest to bieg, kurczę, dla Wagarowiczów. My tak to nazwaliśmy, jest to bieg Wagarowicza, w tym roku już 28. I taką naszą ideą było, mimo że nie wszyscy się z tym zgadzali, żeby właśnie w tym dniu wagarować. Nie chcemy tutaj zmieniać tradycji, chcemy, żeby uczniowie wagarowali, ale wagarowali na sportowo, wagarowali pod kontrolą nauczycieli, w duchu fair play, żeby po prostu bezpiecznie spędzili ten dzień, a jednak mieli taki troszeczkę luz od szkoły. Udział w biegu to coroczna tradycja, w której chętnie biorą udział uczniowie właściwie wszystkich szkół w Płocku i nie tylko w Płocku. Przyjeżdżają tu do nas szkoły z powiatu płockiego i spoza nawet. Nawet zdarzało się, że w historii przyjeżdżały szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego, z łódzkiego, takie zaprzyjaźnione. Także no, jest zasięg dość duży tej imprezy. My oczywiście powitanie wiosny na Sportowo pochwalamy i z utęsknieniem wyczekujemy na wyższe temperatury oraz jak najwięcej promieni słonecznych. W minioną środę w Auli Urzędu Miasta wręczono dyplomy za zaangażowanie się w 27. odsłonę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podsumowano także kolejny rekordowy finał. Mamy rekord. W Płocku i okolicach zebrano ponad 323 tysiące złotych podczas 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po raz kolejny we wspólne granie włączyli się przedstawiciele polityki, samorządu, sportowcy, organizacje i dziennikarze. W auli Płockiego Ratusza wręczono dyplomy i wyróżnienia. Dziękowano za zaangażowanie, wsparcie i poświęcony czas oraz za wielkie serca, które ponownie biły jednym rytmem. Serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne wydanie informacji.